Hop. Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Cześć. Moi drodzy, nie mogliśmy się ustawić, ponieważ z tej strony słonko, z tamtej strony wieje, ale jakoś się udało. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy Wam z mistrzem Jarosławem zaprezentować dwie kwestie, czyli jak obronić się przed kimś, kto bardzo szybko uderza i na dodatek kopie, czyli ktoś, kto był na trzech lekcjach, na przykład kickboxingu. Jak się przed nim obronić, co robić, jak działać, żeby zniwelować te jego mocne uderzenia i kopnięcia. Moi drodzy, w tym filmie Wam to pokażemy. Zapraszam. Okej, moi drodzy, i pierwsza rzecz przed osobą, która szybko boksuje. Moi drodzy, jeżeli ktoś szybko boksuje, tak, zobacz, spójrz, będziecie chciał trafić prawdopodobnie w głowę, tak? Czyli obniż się, a przy okazji uderz ręką w krocze, zobacz. I wstań z uderzeniem. Spójrz, żeby wyeliminować ręce napastnika, dobrze by było iść po prostu w jego nogi, czyli wyeliminować jego nogi. No ale moi drodzy, ktoś, jeżeli pójdziesz w nogi, zrobisz to nieporadnie, tak, może cię złapać, może cię uderzyć. Dlatego, żeby wyeliminować siłę jego rąk, po prostu popatrz, zasłoń z jednej strony głowę, popatrz, uderz, tak jest, uderz w krocze taką ręką witką, zobacz, backbone, tak, spójrz, popatrz, pach, i tu możesz śmiało uderzyć, możesz też uderzyć z takiego plaskacza, zobacz, hop i plaskacz i noga, spójrz. Ta. Hop, bang. Bardzo szybko i bardzo krótko. Moi drodzy, eliminowanie zasięgu rąk oraz eliminowanie tej szybkości może również być realizowane poprzez wypuszczanie tej ręki. Zobacz, ktoś powie, no fajnie, ale on sobie uderzy prawy nad ręką. No, moi drodzy, jeżeli wyćwiczymy ten ruch, zobaczcie, który chroni moją głowę. Widzicie? Znaczy widzicie moją głowę? Nie widzicie. No widzicie. No, czyli zobacz, jeżeli hop, to po kontakcie z ręką mogę śmiało chodzić w napastnika, eliminując jego ręce. Zobacz. Ta. Lewy, prawy mi się uśmiał. Ta. Czyli zobacz. Moi drodzy, już jadą? Oby nie. Oby nie, ale zobaczmy, co to. Eo. Karetka, moi drodzy. No, trzymamy kciuki, żeby ktoś wyzdrowiał. Moi drodzy, zobaczcie. Hop, raz. I teraz zobaczcie. Dwa. Czyli ten prosty ruch. Hop, raz i dwa. Zobacz. Hop. Hop. Nie możesz tu spanikować, bo jakbyś chciał patrzeć, to dostaniesz dzwona. Musisz zrobić bardzo prosty ruch. Hop. Hop. I w tym momencie możesz uderzyć w krocze, możesz złamać nogę, kopiąc, możesz wejść do jakiejś techniki, możesz zrobić wszystko. Okej, jeśli jesteś na YouTube, to oczywiście nic się dla Ciebie nie zmienia. Pamiętaj o tym, żeby zostawić lajka, łapkę w górę, w dół, albo w bok, jak tam chcesz, udostępnić. Oczywiście obejrzeć cały materiał. Moi drodzy, czyli mamy do czynienia z osobą, która pracuje dobrze rękoma, kopie. No coś trzeba zrobić z tym. Prawdopodobnie nie władasz tymi rękoma tak dobrze jak twój przeciwnik. To nie znaczy, że się nie musisz obronić. Moi drodzy, czyli krótko, wychodzę. Raz, dwa. No idzie kopnięcie. Nadstaw łokieć. Zobacz. Nadstaw sobie łokieć tu, tak, czyli musi być ta praca rękoma. Jedną ręką się zasłoniłem, drugą zasłaniam łokciem, tak, śmiało mistrzu. Tak, i zaraz po tym
przechodzisz do kontry. Czyli popatrz, hop, 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 jest wychwiany. Dlaczego? Popatrzcie, dlatego że, widzicie, kopnij mi się teraz na głowę. Moi drodzy, kwestia ustawienia, czyli żeby wyeliminować możliwość kopnięcia, popatrzcie, zbliżam się, zasłaniając się tu, zbliżam się do nogi, na której mistrz Jarosław stoi. I teraz gdyby chciał kopnąć, nie daj Boże, śmiało. Oj. Okej. Moi drodzy, weszło na szczękę. Zobaczcie, robię to w miarę delikatnie, w miarę staram się ten, ale gdzieś tu jak mistrz próbował kopać, tak, to dostał w głowę. Ja osobiście bym nie kopał z tej pozycji. No tak, tylko że, moi drodzy, mistrz Jarosław oczywiście nie kopałby, bo nie popełnia takiego błędu, ale spójrzcie, ktoś to idzie na was z całej tak i chce zakończyć kopnięciem. Czyli ma w głowie, że ma uderzyć lewy, prawy i jeszcze wam przeładować kopnięcie. No to spójrzcie. Nie? Już podejrzewam, że już jest zakończenie akcji, skrócenie. Tak, czyli popatrzcie. Hop. Już nie pozwalam na kopnięcie. No ale moi drodzy, fajnie się mówi, nie pozwalaj na kopnięcie. No ale co zrobić, jak ktoś na przykład od razu smaruje, czyli od razu idzie z kopnięciem, ta. No to moi drodzy, co zrobić? Jak stoisz, nie? I gdzieś tam ktoś próbował gdzieś tam uderzyć ręką, lewy, prawy, lewy, ta. I widzisz, że leci noga na cię. Nie? Moi drodzy, nie masz rąk na górze, podejrzewam. Czyli stoisz i jest raz i ta. I musisz wiedzieć, czy idzie lewa, czy prawa. Czy w tą stronę, czy w tą stronę. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że wszelkie kopnięcia najgroźniejsze są, jeżeli są na tym dystansie. Czym bardziej będę skracał, zobaczcie, czyli czym bardziej będę skracał, tym lepiej dla mnie. Czyli jeżeli mistrz Jarosław by chciał usadzić mnie, to powinien uderzyć na przykład lewy, prawy, skoncentrować moje ręce tu i teraz na odejściu, tak jest, na odejściu wsadzić kopnięcie, raz, dwa, tak, i na odejściu, tak, ponieważ najsilniejsza noga jest na końcu, no, tak to wygląda, nie, czyli patrzcie, hop, hop, bum. A moje zadanie by było, popatrzcie, raz, dwa, skrócić, zobaczcie, skracam i idę w kierunku nogi, na której stoi, tak, patrzcie, i idę w kierunku nogi, na której stoi, nie idę w kierunku centrum, popatrzcie, czyli nie idę tu, tylko idę w kierunku nogi, tak, z kopnięciem, tak, hop, tu. I teraz tak, moi drodzy, bo jeszcze jest kolano, to jest następna kwestia, więc spójrzcie, trzeba zrobić taki ruch, spójrzcie, hop, czyli wkręcić się, popatrzcie, hop, żeby zasłonić się, także spójrzcie, idę tu, w kierunku nogi, zobaczcie, ponieważ kopnięcie tu, jak wcześniej żeście widzieli, jest praktycznie niemożliwe. Moi drodzy, jak rękoma sobie poradzić? Spójrzcie, najłatwiejszy sposób na kopnięcie to jest założenie ręki z naprzeciwka pod garnięcie nogi. Dlaczego? Moi drodzy, dlaczego w ogóle nie możemy zrobić coś takiego? Odbić i się naparzać. Nie, mi chodzi o to, żeby natychmiast gościa hop, wyeliminować. Czyli chowasz tu głowę, zobacz, kop mistrzu. Tak, śmiało, mocno, mocno. Tak, mocno, tak, żeby to weszło. O, tak jest. Chowasz tu głowę, podnosisz bark, zobacz. I druga ręka podchodzi. Pokażemy to z drugiej strony. Zobacz. Czyli tak, tak. Czyli tu. Fajnie jest, tak jak mówię, odejść w kierunku nogi, która nie kopie. I popatrzcie. Hop. Raz. Czyli bark mnie chroni, tak. O, śmiało na głowę. Tak, moi drodzy, chroni mnie bark. Na ulicy nie jest tak łatwo kopnąć. Zobaczcie, jak jest krzywo. Mistrz stoi, tak, i w walce próbuj kopać. Ja będę, patrzcie, mistrz Jarosław będzie kopał, a ja będę próbował robić
mu tak pod górkę, żeby mu nie było łatwo kopnąć. Śmiało. Śmiało, śmiało. Moi drodzy, nie robię żadnej techniki. Nie robię żadnej techniki. Zobaczcie, jedynie skracam, tak? Jedynie skracam, tak? Czyli patrzę, hop, która noga, skracam, wychwiewam. Także moi drodzy, kopnięcia wcale nie są takie groźne. Moi drodzy, low kick. Jedna z najprostszych technik, no bo ktoś powie, że na głowę nikt nie będzie kopał na ulicy. No, rzadko, ale może. Low kick. Spójrzcie, silne kopnięcie, tak? Popatrzcie, moi drodzy, jeśli widzę, że idzie low kick, tak? Oczywiście mogę podnieść nogę, jak mam twardy but, mogę wycofać nogę, ale kopnie dalej. Zobaczcie, hop. Śmiało, mistrzu, mocno, hop. No, śmiało. Moi drodzy, wykorzystuję to, że mistrz kopie, czyli technikę jego. Zagarniam nogę, popatrzcie, tu. Jeśli idzie kopnięcie tu, spójrzcie, to tu jest noga odsłonięta. Tylko trzeba wyprzedzić, zanim cię kopnie. Bo jak już cię kopnie, to już za późno. Czyli jak wychodzi, hop. Moi drodzy, najciekawsze jest to, że czym mocniej ktoś próbuje cię kopnąć, tym jest łatwiej tobie się obronić, tak? Zobacz. Tak. Oczywiście rękę sobie gdzieś przytrzymaj tu, na górze, żebyś nie dostał. Oczywiście te ręce jak już na górę wychodzą, to już po to, żeby uderzać. Trzeba być przygotowanym na kilka sposobów. Popatrzcie. Hop, bang, 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 bang. Uderzam. Także moi drodzy, mistrzu, jak low kick? Odczuwalnie, na pewno. Moi drodzy, middle kick, middle kick. Middle, tak, tu, ktoś cię po bebechach chce posmarować, no to możesz mu złamać kolano, zobacz, jeżeli się odchylisz i zastopujesz jego nogę w okolicach, tak, śmiało mistrzu, możesz kopnąć mocno, śmiało, śmiało, tak. Jeżeli ktoś za mocno kopnie, zobaczcie, a ja tu, przy sobie, nie wystawiam ręki, tu, popatrzcie, daję mu fałszywy punkt podparcia, tu, czyli on chce kopnąć, tu, a ja mu daję tu, po to, żeby przeprost powstał, czyli jak kopię, żeby sobie przeprost zrobił i zrobił sobie krzywdę. Middle kick też byś mógł tutaj obronić, tak? Ale tylko nogę podnieść. Nie każdy może, więc jeżeli nie możesz podnieść, schowaj się tu, zobacz, raz i już jedziesz rękami z koksem. Moi drodzy, kopać też można. Eliminować kopanie można też w taki sposób. Zobaczcie, jeżeli widzisz, że idzie kopnięcie, kopiesz podstawę, ale tu musisz już mieć to wyćwiczone, czyli musisz wiedzieć, że kiedy idzie, tak, no, już jest za późno, już bym dostał. Nie zawsze to się da zrobić, dlatego tak jak mówię, lepiej jest ta, śmiało, hop, ta, śmiało, hop, ta, gdzie tu można i nie odchodzić. To jest najgorsze, co można zrobić, czyli nie odchodzić, tak, tylko skracać w kierunku nogi, która jest podstawą. Oczywiście, moi drodzy, zobaczcie, z uderzeniem. Czasami piszecie, że się tam kopnął, coś takiego. Nie, moi drodzy, ponieważ moje ustawienie, tak, mistrzu, kopnij tu i kopnij tak samo. Moje ustawienie jest takie, żeby uniemożliwić mu kopnięcie. Staram się ustawiać, podobnie jakby była ręce, nogi by szły. Popatrzcie, ręce i nogi, śmiało, ta. Popatrzcie, staram się ustawiać. Widzicie, napieram, wychodzę na boki, czyli staram się ustawiać w taki sposób, żeby maksymalnie uniemożliwić. Ta. Staram się przerwać jego atak, uderzyć, tak, żeby mu przerwać. Staram się uderzyć, tak, żeby przerwać. Staram się tak, hop, uderzyć, wyjść za niego, tak, żeby mu przerwać atak. No, moi drodzy, dziś taki delikatny film, dlatego, że chory jestem od 2 tygodni. No,
poskładało mi jak chiński taboret z AliExpress. Także, moi drodzy, dajcie lajka, udostępnijcie, napiszcie w komentarzu. Dzięki, mistrzu. Ja nie uważam, że jestem słaby. No, znaczy słabo, ze mną słabo, bo słaby jestem. No, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia, dzięki.